3, 2, 1, start. Yo, siemanko, z tej strony Konik. Poczekajcie, jak zwykle, dosłownie chwilę. Pasek zdarzeń musi nam przeszkodzić. Nie można żyć normalnie. Filmami, ale spokojnie. Jeśli nie, to się mnie nie podenerwuje. Mam nadzieję, że tak będzie. A, chwila. To już jest... Nie życzyłem sobie tego, ale... Dobra, spróbujemy sobie z nim przez chwilę zagrać. Jeśli się zrobiłam, coś będzie źle, to ja wiem co robić. I zaczyna Pascal Kelly taką serię próbną, coś można w takim stylu powiedzieć. Ojojojojoj, jeszcze upadł. Pascal, nie. Ja wiem co robić, poczekajcie. Znowu mi się pasek tutaj zapełniło, w ogóle coś niepotrzebnego. Muszę sobie dać kilka skoków treningowych, może coś się w końcu ruszy. Ja to tak powiem. Ale muszę chwilę poczekać, dam mi sobie powitalny skok. Nie taki. Jak się wywali. Kolejnictwo. Chyba o tych belek, tak to mam. O wiele więcej tych belek. Powitalny skok jest dobry, ale inaczej jest upadki. Nie jest dobre. No, mi się zapełniło. No nie, no co jest nie tak? Pasek denerwujący. Może teraz? Nie. No nie, no co jest, no? Weźmy, weź pasek powiedz. Aha, musimy w ogóle zobaczyć, jak mamy w ogóle z naszym terminem. O, dzisiaj mamy kłopio. Kłopiznę. No to dobra, to zrobimy kłopiznę i tyle. Ha. No to będzie kłopizna, moi drodzy. Kłopizna. A stawisz. Polska wygrała konkurs cyklingu. Tal? Ale najpierw zrobimy Park City. Chyba mi się coś zapomniało. To mam zaczęła rozpoczyna. Nie życzyłem sobie. Okej. Okay. Może... Jezu! Chrystus. To jest już masakra. Przepraszam was, ale... Nie da się normalnie żyć. No. Masakra po prostu. Musimy trochę nadrobić sobie pucharu drużynowego. Rozum czura. Normalnie teraz ruszył. Chcę tego zacięć, to wiecie. W takim sposób to ja nie chciałam rozpocząć. To państwu powiedzieć. Nie miałem takiej nawet ochoty. 3 minuty to trwa. Ale nie tylko czas. Dobra, jeszcze jeden skok podamy. Harlem Gajkera. Patrz, pasek to spóźniam. Nie. Świętej mowy. Da mi kiedyś ten pasek spokój, czy mi końcu nie da? Masakra! Pasku, no daj mi zrobić odcinek normalnie. To już koniec. Moja cierpliwość się skończyła. Bardzo się skończyło. Ratunku, pasku! Paseczku. Jeszcze raz. Teraz nie włączę, to zrobię, to włączę i wyłączę live ID i będzie, może coś to przynieść. O, zaczura. Co tu się dzieje? Obudka, pasek chyba mam. Nie no! Nie. Słuchajcie, przerwie live'a. Przerwie go. To tak nie może być. Pasek taguje. Poczekajcie, dosłownie chwilę. To jest tylko wypadek. Dobra, wracam. Może się udało? Jest. Nareszcie się udało! Matko Boska! Jest. Nareszcie. Przepraszam was, nie oglądajcie tamtego filmu. Może ktoś to apkuje, ale... Nie ma co, bo to tylko
oddać tam moje nerwy, rozpoczyna to nagrodę. I bardzo, bardzo te nerwy przepraszam, ale to patrzę, użył młody Bankura. No nie wiem, ale mnie nie będą też. Młody Karl Geiger, nie debiutuje widzę. Czemu jednak tak się słabo nie wybija? Ale chyba wybija lepiej. Jest pierwsze miejsce. Anders Vanemel, tak samo młodzi skoczek. No i on już kończy się normalnie. I o, Damian, nie, bo Jerny i Damian. No już nie debiutuje, ci bo już skacze Damian trochę. Pierwszy z nich, który można powiedzieć, pucharze świata, teraz wykreślony człowiek, znaczy bardzo dobrze. Manuel Fettner, to też młody zawodnik, nie powiem. Zobaczymy, Manuel Fettner, od razu lepszy skoki, ale to jest, tak się idzie. Andrea Schuller, no też młodziutka, młodziutki wilk. Młodziutki wilk. Który skacze na siebie, chyba na pierwsze, a nawet na pierwsze. Zabierzam Minow, tak samo bardzo młody wilk. Siódme miejsce zajął, zajął w konkursie Digital. To jest wielkie zaskoczenie, bardzo. A teraz to jest twardy, ale ja wiem, że skaczą jak młody. I Rio i Kobaś, to jest dopiero młody zawodnik. Na 11-latka. Rioju. Nie na szóstym. Przydzielone. I Finlandia. Etunosiainen, tak samo młody skuter. Chyba iść na trzecim miejscu Klingenthal, czyli na podium. No a teraz Etunosiainen. To nie zapewnia. A 17 Krajman, to jest dla mnie już to. Kraju Nazarów, to jest dopiero zaskoczenie, że Rosjanie na tym drugim miejscu nie się uplasowali, ale chyba dzisiaj raczej pokazują, chociaż młody bardzo młody. I dobrze, czwarty miejsce i Maci Kot. Polacy nie debiutują, zwycięzcy, myślę, że bardzo wyłączyć i też będzie dobrze. Ostatnie to miejsce! Ojej! Ale mogą zawsze chłopaki jeszcze odrobić. Mam tam klinię, to było wręcz fatalnie. Bo prawie się nie. No ale też ktoś może się odrobić tego klinię. Chodzi o to. Wcześniej na przedostatnie miejsce, a tak, to trochę odrobi. Nie, trochę, ale dużo odrobi. Zresztą. Markus Eisenbichler. Młody, debiutujący, który debiutował klinię, tak? I to jest wielkie zaskoczenie, więc to nie jest taka słaba drużyna, a na razie żyjemy na 9 miejscu, które nie daje prawa. No, dalej tak chyba będzie. A może nawet spaść na 10. Norwegia, Daniel Alexander. Tandę, młody Tandę, Daniel. I skacze, nie jest zbyt daje, ale Tandę. Pierwsze miejsce i Ansemenić. 13-letni skoczek, no tutaj bardzo mamy takich, można powiedzieć, młodzieńców, dzieciaków, małolatów, czyli dzieciaków. No ale teraz ten będzie odpalił petardę. Ojojojojoj. No, będą na pewno z niego rodzice drugi. Manuel Popinger, też młody zawodnik. Tylko, że 16-letni. Zobaczymy. Ojojojojojoj. 15-letni, a nie wiem. Kilian Pajer, też bardzo młody zawodnik. Szwajcaria na pierwszym miejscu, bo młodziutki Schuller skoczył bardzo dobrze. No a Pajer, ale Szwajcarzy dzisiaj mają formę! Nie dbały! Gdyby mieli wygrać konkurs, no... Jeśli tak będą dobrze skakać do igrzysk, no to będą faworytami do wygrania złota. Sergiej Tkaczenko, Kazachstan na 5 miejscu, też młody bardzo miejsce. Też młody zawodnik oczywiście, ojej, ale on już przepaści. Ale nie rezygnuje to, znaczy mogą po tej rundzie nie być w tej czołówce, tej czołowej ósemce, która ma awans. Ale
Też będą szanse, jakieś regularne szanse, żeby się tam dostać. Tako Takeuchi. Zobacz na próbę Japończyka. On nie debiutuje z Tekoli. On skacze już nieco w tym pucharze świata. Smakował puchar świata. No, też to się dobrze. Dobrze, tylko Japończyka, trzecie miejsce i Jana Hone, wielka legenda. I nowi na trzecie miejsce się uplasowali. I Nedel, jak mówiłem, pierwszy swój skokodawał Nusi, Ainen, a teraz są na ósmym miejscu. Ojej, ojej, ojej. Ale nie jest dla sobie na podium, no chyba, że druga seria. Czyli się kolorowe rzeczy. No i Dejan Skorniło, on tu nie jest debiutantem, ale co jest najlepsze? Państwa Korniło, powiem drużyną, no dobrze skakali w pilotę. O, a teraz, no dobrze, uuu, szósty. Jeden Małysz. Trzymamy kciuki za Adama, Adam Małysz. Wszystko na ostatnim, Adam Małysz odrobi. Odrobi Adam. Dobrze, Adam upadł. Czemu chciał upaść? Czy Polaków miało zabraknąć? To by nie było kolorowo. Teraz Lukas Lawa. Ja bym nie wiedział, co w ogóle startować przyszyła. Mogę też stracić koszulkę. No, dobrze stracić. Nie wiem. Pierwsze miejsce i Niemcy. Richard Freitag. Czyli zwany Rysiu Piątek. Młody. Nie za stary, nie za młody, ale średni i standard. No pięknie. Dobrze, średnio, dobrze. No i Robert Tichacz, też młody za to. Znaczy nie aż taki młody. Tylko 18 skończył, no ale sztek niż Japonka, dobrze. To moje teraz myślące słowo, sztek niż Japonka. To mam powiedzieć, że Japonki to oglądający. Japonki to bardzo, bardzo dobrze. Nie, czy mnie ktoś może w ogóle z Japonii rozumieć, ale ja tak mówię. Goj, dobry, prędko, fajnie, petarde! I Michel Hajbek. Czy tam jest tak? Michel Hajbek. Michel Hajbek. Rosjaninu! Dobry, to Hajbek. Dobry. Gregor Deschwaner, też młody zawodnik. Dużo młody zawodnik. Michel Hajbek. Powiedzieć, że należy Szwajcarzy skaczą świetnie. Ale też Wander. Ale... Jeszcze poważnie. Mara Jafar. Kazachstan na 10 miejscu. Ostatnio. Miejsce bardziej kierowne, ale zawsze może Jafar, ktoś młody Jafar podrobi. No i odrobi. I da chyba na to. Siódma, chociaż nie no, może nie dać. Szeroko Bejasz. Japonia piąta. Ligental. A teraz do Shiroko Bayashi. Dobry skok. Bardzo miejsce. Jantial. O Jezu, to jest dopiero młody zawód. Ojej, nastolatek. Oj, już ląduje. Ale to może zostać. Nawet są dziewiąci, no to na razie Finów nie widzimy. Dimitri Vasiliev. No to już starszy zawód. Oczywiście. On tutaj bardzo już tak debiutował, to już jest jego któryś sezon, ale Vasiliev nie jest. I Piotr Żyła, trzymamy kciuki, no Piotrek, no Adam skoczył dobrze, ale upadł, macie w ogóle skoczył. A Piotrek, Piotr Żyła, Piotr Żyła, brawo, dobrze. Jest dziesiąte miejsce, jest szansa, choć nie. Szansa to nie może być, że to od Kamila Stocha. Jeśli nie, to chociaż ósme miejsce niech będzie po tej pierwszej rundzie, bo byłoby bardzo dobrze, a teraz mała Kodelka. Ale się stresuje, ale się stresuje. Szkami do pustego klasy, będą podaje drugie skoki. A teraz Kodelka skoczył daleko. Brawo. To chyba będzie nasz rawas. A teraz Welling. Młody Wilk. Ale Niemcy na ten ósme. Ostatnie miejsce, które dawałby im awans, jeśli Belgia nie przepaści, to może będą na drugie miejsce, ale ja bym chciał, to było polskie miejsce, albo siódme polskie. Na razie jest miejsce drugie. Johanan Reforf, młody skoczek. Zobaczymy. Tego Forfanga, Johanan Reforfang, Forfang. Ojojoj, upadł. No upadł, no i to może trochę zepsuć nadzieję. I proszę Państwa, PDB. Moje marzenie, że Polacy zostali z PTPREF, młody skoczek. Młody skoczek skoczy daleko, prawda?
najbardziej uczestniczy na igrzyskach Vancouver, czyli nasz bardziej firmy, i Stefan Gra, też młody win. A przynajmniej można powiedzieć. Odstępna na trzecim miejscu. Oj, Kraft leć! Kraft leć! No nie jest! Stefan Gra. Simon Amann, Simon Amann. Szwajcarzy spali na drugie. Zresztą trzeci stop, ale Amann, Amann to jest doświadczenie, ale... No ale Amann. Bo widać. Ale jest jej kolor. Kazachstan przyjął na 9. Boże święte, Boże, matko, nie, nie, zabrakło, to będzie. 7. Kasaj. Siedlę, jak się stresuję. Matko boska, ja się nie stresowałem. Nie najadłem się tak strachu. Teraz Kobayashi, nie psuję im szukania szczerupać i ja nic nie robię, oni sami to robią. A teraz Alamomo, teraz oni na czwarty, przepraszam, Japonia była w filmie ten raz, ale teraz nie ma, Finowie się nie stanął, Alamomo! Alamomo nie! Finowie, elo! 9! Oj, Timo! Młody skoczy, czy podaruje swojej Rosji awans, Jewgeni Klimow! Klimow? Może to nie tańczy? 8. To też to wszystko od Kamila 100. Kamil 100. Jak się stresuje, Kamil 100! Nie. Niestety. Chociaż? Dawaj! 8! Jest Boże święte! Boże! Jezu! Boże! Ostatni jeszcze dla Finów. Matko. Polska na 8 miejscu. Wiedziałem, mówiłem to państwu, mówiłem, że to się stanie, że tak to będzie wyglądało i tak się stało. Polska na 8 miejscu. Boże święty. To może bym przestraszył na drugą serię. Boże. Matko boska, jak się bał. A teraz chyba Polacy powalczą o podium. Ojej, mam teraz w ogóle słabą kartę. Dzień dziwię, że się wiesz. To było niezłe. Myślałem, że Polska... Nie da, weźcie szans! Ojej, zajdzie. Dobra, mamy. Czwarte miejsce. To był najgorszy skok, bo kot skoczył dalej. Anders Fanem. Też mój skoczek. Ale nie napięty. Teraz chyba nie muszę się tak stresować. Ojej! Gdzie jest ten Fanem? Znowu, pierwsze miejsce. Garnej Damian. Nie będą mieli te punkty, a nawet mają szansę na zwycięstwo. Oj, Daniel Zdolski. Daniel Zdolski. Pierwsze miejsce. Manuel Felk. Fetner. Chciałem, że Kamil się za szybko wybił, ale Fetner skacze do. Tak idzie. Andreas Schuller. No, Amann i chyba Paje, że coli w ogóle z tej kopii. No, ale Schuller oddał dobrą skoki teraz te, ale to nie wyjdzie. C, Rio i Kobayashi. Zobaczmy, to jest dopiero 11-letni skoczek, a on już leci daleko. Maciej Kot. Dostaje się na fuksie, dosłownie 8 miejsce na fuksie, dzięki Bogu. Uciek, popraw się i się poprawi. To będzie wielki awans! To nie było bardzo daleko. 6. Bo powoli zbliżamy się po to 3 miejsce. Niech chociaż będzie 3 miejsce, byłoby bardzo dobrze. W tej rundzie teraz się zmierza Adam Małysz, ale teraz Wojciech Sztursa. Adam będzie kończył drugą górę, ale teraz właśnie Wojciech Sztursa wspominany! Świetny, dobry stop. Ucieka. Markus Eisenbichl. Teraz nie wiem, co na ostatnim. Oho. Co zrobi Eisenbichler? Eisenbichler? Nie. To nie da. Czwarte. Nie. To nic nie da. Daniel Antreta. W razie Norwegii na czwartym miejscu. Walczą mi się miejsce. Ale tandę leć, ale ojej, upadł, to może trochę zaszkodzić, ale super. Norwegom i Asus Semenic. Mam nadzieję, że Adam Małysz
skoczy bardzo lekko i zostanie bardzo dynamik. Dynamiczna czy młody wilk? Młody wilk dalej. Dalej. Pierwsze miejsce. Dobrze skoczył teraz Damian w tej pierwszej rundzie. No dobrze. Czy nie aż tak dobrze? No dobrze, dobrze zresztą. Ale medal skoczył. Dobra, i jak ja powinienem, teraz mam na pewno ten skok. Oczywiście na drugim miejscu. O, leci Popinger. Popinger, dobrze. Dobry skok. Szwajcaria, Kilian Payer. A nie, Kilian Payer nie. Kilian właśnie, Payer skoczył bardzo dobrze. Mamy Pajera, Pajer, 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 Pajer. Taku Takeuchi. Japończycy na piątym miejscu, zobaczmy na skutek Takeuchiego. To był najlepszy zawodnik ich pierwszej rundy, a teraz może być najgorszym Teuksem. Ojej. I Adam Małysz. Czy mają ci za Adam Małysza? Adam, Adam Małysz. Adam. Małysz, powietrzu, leć, Adam, brawo, pięknie, dobrze, jest awans na czwarte miejsce, brawo, już pukamy do Szwajcarii o trzecie miejsce, no, 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 ten skok z Sochą ratował polskie marzenia, na szczęście. Lukas Chlawo, otwieramy trzecią rundę i po niej będziemy wiedzieć, jak rozkakać zawodnicy w ostatniej rundzie, ale Chlawo leci, ale żeby to miało być ostatnie miejsce, nie, no i chyba Roman Kodelka będzie rozpoczynać serię, ostatnią turę i Richard Wright. Nie wiem, co ma ostatni, co wątpię, bo teraz Wright tak leci, leci, leci odrobinie nad upad. Ale mogą być na siódmym miejscu, mogą być awans. Robert Johansson, piąte miejsce. Norweki po tej drugiej rundzie. Ależ Johansson leci. Robert Johansson! I upadł. Ale Norwegi są liderami. Domen Pre. To dopiero mój zawodnik. Młodzi ten. Oj. Listo, ale to. Pierwsze miejsce. I Michel Heidek. Młody skoczek z Auschwitz. Ostatecznie w drugim miejscu, zobaczymy. Klinga, ta nie było tak dobrze, ojojoj. A nie, jeszcze nie było. Gregor de Schwandel. Nieźle w pierwszej serii. Wyjdzie nieźle, słabo tutaj. A właśnie, że daleko. Gregor de Schwandel, dobry skok. No, Shiroko Bayashi. To była Japonia, czy Japonia będzie. Czy ostatni zawodnik z tej Chikasai będzie skakać? A może też? I Piotr Żyła! Czy będzie walczył pod nim? Piotr Żyła! Piotrek! Jest jeszcze szansa. Jest szansa na podium! Muszę drużyny zepsuć, żeby zaczęło... Jezus Maria, nie. Ja muszę chwilę ochłonąć. Dobra, raz. Roman Kodelka. Ostatnie 8 skoków, czy Polacy zjedą chociaż 3 miejsce, ale na razie Kodelka będzie walka przed ostatnie miejsce. Roman Kodelka! I dobry skok, Roman Kodelka. Jestem na drodze. Trzeci. A teraz będę. Czy też zagrosi? Oj, zagrosi. A nawet będą siódme miejsce! Oj, to chyba będzie awans! Noriaki Kasai. Oddaję jeden. Ten trzeci skok. Serii czwartej. Oj, leci Kasai. To będzie poprawa. Oj, tak nic się nie robi. I Johan Anderfonbach. Ten Norwegia będzie w pierwszym miejscu zaraz. Jest kryczkami, jestem przejęty. Matko Boga. I leci Forfang. Boże, Kamil, nie, ja muszę najpierw ukłonąć, proszę Państwa, przepraszam, ale muszę, bo to, co się stanie, i ostatni wdech. Dobra, Kamil Stoch. Się boję. Naprawdę się boję. Kamil
Min. Mówiłem. Mówiłem to po prostu. Ja to mówiłem. Ja to mówiłem. Ja to mówiłem. Ja to mówiłem. Ja. Jestem nie odbyłem. Muszę nic tam nic mówić. Klasyfikację. Nie. Oczywiście, że tak. Pewnie mi się nic nie wczytało. Nie gadaj, zobaczymy. A, to był Puchar Świata. Poczekajcie chwilę. Chwilka. Dosłownie mała chwila. Ja dalej sobie nie wyobrażam, co ten Kamil Stok zrobił. Mam nadzieję. Boż. Nie. To się nie liczyło. To była po prostu... serii. To był po prostu konkurs anulowany. Rojnie Puchar Świata. To przez mnie. To było przeze mnie dosłownie. No i dobra. Może tu się trochę coś będzie lepiej. Matka Kelly. Może tutaj. Zatem przez to jest jakaś lepiej. To był resetowany po prostu konkurs. Nie, on mi się załamał. A się bardzo dobrze skoczył Kyle i jednej na. Słowiańską wygrał konkurs. Ale to jest niepojęte. O, jak się. Ja po prostu chyba będę musiał jakieś oddzielne odcinki robić. Po prostu teraz się uważam, że wyczerpany. Albo powiedzmy, że tam do konkursu po prostu nie było, bo... wycieknie, a teraz będzie mnie zarobiło. No dobra, następny odcinek to W następnym odcinku zrobimy odcinek właśnie zrobię to wszystko będę starszy lepiej z tymi polecami. To będzie masakry. Taka uczy. Ja teraz nie. Nie moi drodzy, to nie jest tak. Ja jestem psychicznie nieprzygotowany. Możecie być na mnie źliwiem, ale przepraszam. Dobra, starczy pod tym materiałem łapę. Ja wiem, jesteście na pewno wkurzeni, ale... przepraszam, co ja poradzę. To już jest masakra. Elo.